Cześć, tu Paweł i Monika. Ostatnią noc spędziliśmy nad zatoką Loch Eriby. Stamtąd, trasą A838, ruszyliśmy w stronę Turso. Jest to największe miasto na północy Szkocji. Jedziemy właśnie groblą nad zatoką Kale of Tang. Wybudowano ją w 1971 roku. Jest to kolejna budowla, dzięki której możemy szybko i sprawnie pokonać następną zatokę. Ale cudnie. Ja je uwielbiam. Piękne są. Jak to się nazywa? Kolcolist? Kolcolist. Kolcolist zachodni. Cudowna trasa od tego Tong. Jedziemy cały czas. Jest przepięknie. No już jedziemy kilkanaście mil północnym wybrzeżem. No i moje odczucia są takie, że jest takie bardziej suche i niskie jest, nie? Nie jest takich dużo takich przełęczy, górek, dolin. I co zauważyłem, to jest już w większości dwupasowa droga. Jest mniej takich zacisznych po drodze miejsc, gdzie można spędzić noc. Prawdopodobnie gdzieś będziemy musieli na boki zjechać do jakichś tych mniejszych wiosek i tam czegoś sobie poszukać. Ale i tak jest bardzo pięknie. Uroku na pewno dodają te żółte krzewy. Tak. Tworzą taki bajkowy klimat. Tak, no i bardzo mało sklepów jest. Mamy 21 mil do większego miasta. Tam właśnie teraz jedziemy. Tam mamy stację benzynową. Ciapkę trzeba napoić, bo już się zbliża wskazówka do zera. A przed nami takie pustkowie. Tak. Była tam po drodze w jednej wiosce taka stacja benzynowa, ale strasznie drogie paliwo było i stwierdziłem, że dojadę już do tego większego miasta, żeby to zatankować. No i na przykład jak będziecie szukali na Google jakiegoś sklepu, to raczej nie znajdziecie. Najlepiej to po prostu skręcić w jakiejś wiosce w stronę centrum tej wioski. My jesteśmy w miejscowości Melwicz. Skręciliśmy w stronę portu. No i o czym naszym ukazał się West End Store, do którego teraz idziemy. No i sklepik wygląda w ten sposób, o. Także mamy tutaj wszystko, co nam potrzeba. Węzły można kupić. To co to jest? Jakieś ciasteczko, no. Jabłkowo-cynamonowe. Tak. Tu jest jeszcze jakieś szary. Nie, chyba to jabłkowe. To jabłkowe. Także jest to wszystko. O. Mamy i trochę leków, jak coś nas będzie bolało. I na rozpałkę coś znajdziemy, na grilla. Wszystko w sklepiku można znaleźć. O, warzywka i alkohol tam jest. Taki fajny sklepik. Fajny, nie? Bardzo fajny, no. Taki wiejski sklep. Tak, jak kiedyś w Polsce na wsi, no. I nie ma cen nigdzie. Uczyliśmy się z panem w sklepie króciutką pogawędkę i dowiedzieliśmy się dziwnej rzeczy. Bo jesteśmy na północy, ja myślałem, że oni tu mają takie zimy, że po prostu pada często śnieg. Tak, że są takie bardziej srogie te zimy, a on powiedział, że tutaj w ogóle nie ma śniegu, że ostatni raz było 30 lat temu, dosyć sporo. Tak, no ale tak już mówię, pokazywał, że zaspy były normalnie, tak, że zasypało. Tak. A tak to prawie nie pada, jak już spadnie, to bardzo mało się zaraz rozpuszcza. No, mówi, że jest ładna pogoda od kilku tygodni. Wiemy, to wiemy. Po zakupach w sklepie wpadliśmy na chwilę na plażę w Melwicz.
Napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie. Ja jestem w szoku, że takie piękne plaże w ogóle nie ma ludzi. To jest któraś z kolei. Przejechaliśmy już prawie połowę tutaj północnego wybrzeża. I teren jest taki bardziej nizinny. Więcej jest takich miejsc industrialnych. Teraz właśnie mijaliśmy nawet elektrownię atomową. Tutaj widzimy elektrownię wiatrową. Tam po drugiej stronie też jest. Także to się robi bardziej mniej dziko. Wow, a tutaj ładnie. No ale czy się zdarzają? Chyba jest. Już się stęskniłem nawet za lasami. Tam cały czas takie pustkowe, takie były tylko naprawdę nie miałem jakieś tam parę drzewek. No to już troszkę jest lasu. Inaczej to wszystko wygląda, mniej tak srogo, tak dziko, nie? No i jesteśmy w Turso, to jest takie trochę większe miasteczko, ale dla nas po tych dniach w tej dziczy to jest po prostu ruch jak na Marszałkowskiej. Dokładnie. Jest to najbardziej wysunięte na północ miasto Wielkiej Brytanii i jest tutaj też... Najbardziej wysunięta na północ stacja kolejowa. Stacja kolejowa. Także kolej już w Wielkiej Dalej Brytanii. Dalej nie dochodzi. Tak, dokładnie. Komar ci siedzi. Z miasta tego możemy się dostać promem na archipelag wysp Orkady. Składa się on z 67 wysp, ale tylko 20 jest zamieszkana. Także taka ciekawostka. Idziemy sobie, popatrzymy. Idziemy trochę, pozwiedzamy. Tutaj za pochodzimy, nami tak, bo się stęskniliśmy trochę za budowaniami. Tak. A ten memoriał, co widzicie za nami, został wybudowany ku czci żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej. Także mamy tam znak też NC500. Idziemy sobie teraz, pozwiedzamy trochę, popatrzymy, co tutaj się dzieje w miasteczku. Busy tutaj, nie? Aż dostaję oczopląsu, tyle tutaj to się dzieje. Historia Turso zaczyna się około 5000 lat temu. Była to osada, o czym świadczą neolityczne kopce znalezione na pobliskim wzgórzu. Były one używane do pochówku i różnych rytuałów. No, weszliśmy sobie tutaj na miasto. No i patrzymy, że jest strasznie pusto, tak jakby było to miasto całkiem wymarłe. Wszystko kompletnie jest zamknięte, nawet kawiarnie jakieś... A chcieliśmy poobcować trochę z ludźmi, a tu zobaczcie, tak, na ten deptak z tyłu. Wszystko jest zamknięte i się zastanawialiśmy, czy przez to, że już jest, w sumie jest po 17, albo no, że jeszcze te sklepy nie są i te miejsca nie są jeszcze otwarte. Ale zaczepiliśmy tutaj panią i się zapytaliśmy miejscową. I powiedziała, że jest już, że już jest późno, że na maksymalnie o 17 tutaj tak, wszystko zamykają. Tak, że małe miasto, że oni po prostu o 17 zamykają wszystko, a otwierają restauracje, kafejki około 7 rano. Też tak trochę no, 9, tak, o 9, no, a sklepy 9-10. Ale generalnie to w szoku jestem. Jeszcze z Moniką jechaliśmy samochodem i tak sobie myśleliśmy, że całkiem inaczej to życie płynie tutaj w takich miejscach oddalonych. Takie od spokojne, takiej szerszej cywilizacji, tak. Spokojne, wiecie, te a sieciówki, tak to wszystko spokojnie. Do 22, 4 albo 24 godziny na dobę, wszystko pootwierane, a tutaj nie właśnie. Tak, 17 i koniec. Tak. Dobrze, że chleb kupiliśmy na wsi. Myśmy nie mieli co jeść. Myśmy nie mieli co jeść, dopiero by było. A my lubimy chlebek. Tak. A ty kupiłaś jakiś taki tutaj z ichni, nie? Tak. Owsiankę no też lubimy, ale po owsiance jest za dużo zmywania, więc wolimy kanapki. Kanapeszki, rachciach, pachi. Mało brudzenia. Także już widzieliśmy tutaj fajnych takich lokalnych sklepików. Tak, fajne są z pamiątkami różnymi. Chcieliśmy właśnie kupić sobie jakieś pamiątki. No ale nie dziś. Może zostaniemy dziś. Tu do jutra, bo tak. I tak w sumie gdzieś musimy zostać na noc. Także myślimy, że,
przenocujemy gdzieś tutaj niedaleko i po prostu jutro sobie wpadniemy w dzień. No i może sobie poobcujemy trochę z ludźmi. Tak, zobaczymy jak to miasteczko wygląda w dzień, jak jest wszystko otwarte. A póki co idziemy z przejścia właśnie tam nad morze. Zobaczymy jaka tu jest plaża, zobaczymy ten Doria Walk. Jest ciepło, błękitne niebo, słońce świeci, niby jest tam 18-19 stopni. Ale wiatr jest taki północny, taki bardzo chłodny. Tak, taki, że tak powiem, orzeźwiający. Bardzo orzeźwiający. Mamy taką nadzieję, że nam się uda przejechać NC500 bez kropli deszczu. No, słuchajcie, to by było niesamowite. Co myślicie? Uda nam się, czy się nie uda? Właśnie. Już nam dużo nie zostało. Oczywiście tak. Pomijając, mieliśmy trochę deszczu na Sky, ale to nie było NC500. Odkąd jesteśmy na NC500, no to... Tak, do Sky jechaliśmy NC500, to nie padało. I później... Później jak wyjechaliśmy ze Sky, to już od tamtej pory mamy cały czas piękną pogodę. No i obstawiamy, że może tak już nam zostanie do końca. Zobaczymy. No i dotarliśmy na plażę. Monika już myśli, czy nie iść po kostium. Nie, tutaj mniej wieje niż tam w mieście, także jestem zdziwiona, bo myślałam, że będzie gorzej tutaj przy plaży. Tak. Ale no nie jest ona tak piękna jak plaża w Melwick, ta ostatnia, na której byliśmy. No ale nie jest zła. Wiesz, jak na miasto to jest spoko. Brzeże jest też bardzo ładny, kolor wody. Fajnie jest. Tam widzę, stoją jakieś kampery. Tam. Tak, także może tam zostaniemy na noc. Może nie będzie trzeba daleko jechać. No a tam już widzicie wyspy. Także... Orkady, tak? Orkady, no. My nie płyniemy na orkady, nie kochanie? Nie, nie, my dalej jedziemy NC500. Tak. Jeszcze nam zostało ile? Z 80 mil pewnie, nie? Do Inverness. No, tak, nie, może to. No gdzieś tak mi się wydaje. Także dużo nam zostało. We got time on our side. Real estate on hold. I need you on my fire. I want you to know. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share. No i tak jak się obawialiśmy, mamy tutaj znak, którego bardzo nie lubimy. No overnight parking. Nie można zostać na noc. Tak, żeby czekało nas poszukiwania. Że będziemy szukać czegoś innego. No, ale można się było tego spodziewać, ale piękna miejscówka. No, fajna, na samym brzegiem. Z pięknym widokiem na morze. Może coś znajdziemy. No, na pewno coś znajdziemy. Jak nie, to będziemy spać w mieście, tam gdzie zaparkowaliśmy. Tak? Mhm. Okej. Okay. Tylko żeby nas samochody budziły rano, więc... Nie ma sensu. W 1955 roku w Durneray, 14 km od Tursu, powstała elektrownia jądrowa. Liczba mieszkańców wzrosła w ciągu 20 lat z 3000 do 9000. Elektrownię zamknięto pod koniec XX wieku, ale do 2070 roku pracownicy będą wciąż zatrudniani, gdyż tyle potrwa usuwanie wszystkich odpadów. No ale ulice są naprawdę szerokie, jak kurde na Marszałkowskim w Warszawie. Nie wiem, może po tej NC500 była taka cały czas błędziutka, tak ta, nam się taka wydaje. Taka zwykła ale... ulica nam się wydaje taka szeroka. Nie, ale cały czas wieje wiatr, zimny taki. No, za wiatrem jest gorąco, ale... Niby tak słonecznie, cieniu, ale... Zimny. Ale miasteczko jakieś takie wzbudziło w nas uczucie... Takie smutne. Takie smutne. Może dlatego, że mało ludzi, jest wszystko jest pozamykane. Cały czas wie. Takie dziwne. Chyba nie chcemy tu zostać. No i słuchajcie, po namyśle jednak nie zostajemy tu w mieście, bo... No jakoś... już obejrzeliśmy, obeszliśmy, ale jakieś takie smutne jest to miasto i... Tak.
No jakoś stwierdziliśmy, że nie mamy ochoty już tutaj zostawać, więc jedziemy trochę dalej. Jedziemy trochę dalej za miasto. Poszukamy jakiejś miejscówki za miastem na nocleg, bo już się przyzwyczailiśmy tak do spania na dziko, także... No nie lubimy tak w mieście za bardzo, chociaż tu niby są jakieś parkingi, ale wolimy gdzieś w naturze. Tak, także tankujemy furę i zmykamy stąd. Znaleźliśmy takie miejsce. No miejsce fajne, ale oczywiście... Ale niestety jest żółty znak, że nie można stawać na noc. Także jedziemy dalej. Szkoda. Bardzo dużo tutaj tych znaków jest na północy i obawiam się, że może nam się trochę zejść. Tak, nie jest łatwo znaleźć miejsce. Miejscóweczka by była super, nie? Kurwa, nie? No cóż. No cóż, szukamy dalej. Osiołek, szukaj dalej. No i udało nam się znaleźć miejscóweczkę. Także bardzo blisko tego miejsca, co przed chwilką byliśmy. Po prostu przejechaliśmy taką wąską drogą jeszcze trochę dalej. Jest po no prostu i super. Jest darmowy parking. Stoją tam jakieś kampery, widzę. Idę się tu rozejrzeć. Piękny widok na morze. Widzę, że tam można pospacerować sobie nad morzem. Także prawdopodobnie gdzieś sobie zrobimy jakiś dzisiaj jeszcze spacerek. No, także zostajemy. Zostajemy tutaj. Dzięki, że byliście z nami do końca. Zostawcie po sobie jakiś ślad, łapkę w górę lub komentarz. Bardzo nam to pomaga rozwijać nasz kanał. Do zobaczenia w czwartek.